Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim w klubie Sports Academy. Gościem odcinka będzie Kasia Pawik, a sponsorem odcinka jest firma Alumatex. Zapraszam do oglądania. Cześć Kasia. Cześć wszystkim, cześć Rafał. Opowiedz o swojej pracy, bo tak, jesteś i trenerką kickboxingu. Boksu, i fitnessu. Dokładnie. I terapeutką. Tak. Jako, w sumie tak, może zacznijmy od tego, jak zaczęłam zajmować się sportem. Mhm. Kiedy mieszkałam w Anglii, moja córa zaczęła chodzić do szkółki właśnie. Mhm. I uczyła się boksu, kickboxingu i brazylijskiego jiu-jitsu. I ona miała wtedy 4 lata i jak tak patrzyłam na nią i mówię, kurczę, skoro taki maluch może, to dlaczego nie ja? Mhm. Więc tak gdzieś po prostu ściągnęłam to od mojego dziecka. Później wróciłam do Polski. I nagle poczułam, że chcę się uczyć. I w sumie na kurs instruktora do spraw uzależnień trafiłam zupełnie przypadkiem, bo szkoła, w której robiłam kurs, gdzieś polubiła moją relację na Facebooku, coś takiego. Ja przyjrzałam ich ofertę i automatycznie zapisałam się na właśnie na ten kurs. Uczyła mnie pani Małgosia Krause, którą miałeś okazję poznać. No i poczułam to i połączyłam dwa w jednym. No bo tak jak wiesz, no, w naszym zawodzie przychodzą do nas ludzie z najróżniejszymi problemami domowymi, z uzależnieniami finansowymi. My nie możemy tylko, może jakby nie możemy. Tak, w sumie nie możemy tylko klasyfikować się do sportu, bo sam prowadząc treningi wiesz, że wychodzą emocje. Tak. Wychodzą emocje i wylewa się po prostu z człowieka wszystko. I wiemy, po kilku treningach od razu wiemy, kto z czym się zmaga i po co do nas przyszedł, prawda? Tak, tak. Czy no właśnie wczoraj miałem zaszczyt przeprowadzić tam rozmowę, pogawędkę. Pierwszy był ośrodek... Młodzieżowy ośrodek socjoterapii. To jest tak jak, coś takiego jak Poprawczak, no nie? To było... Tak, tak. Chłopcy trafiają tam, bo to jest dla chłopców. Chłopcy trafiają za no, problemy wychowawcze, za niechodzenie do szkoły, za uciekanie. Jakieś czy... takie... Dużo było... Miejmy nadzieję, drobne przestępstwa. Znaczy, no, dużo chłopaków tam było, że miało problem właśnie z emocjami i z agresją, tak, nie? Tak. No, że... Wielu z nich właśnie, no jedno nie wyklucza drugiego tak naprawdę, bo jeżeli jest problem z agresją, z emocjami, no to automatycznie w takim dzieciaku rodzi się wielki bunt. Mhm. Nikt mi nie będzie nic kazał. Tak, tak. Ja stąd wychodzę, tak? Dlaczego wy mi każecie, kim wy jesteście? No i konsekwencje ciągną się, prawda? Nie chodzi do szkoły, masz chodzić do szkoły. Nie, ja nie będę. Ucz się, nie, ja nie będę. Więc to jest takie wszystko. Czy oni tak właśnie myślą, nie? Że oni wszystko wiedzą najlepiej, tak, nie? Ale, tak. Ale później niestety może... przychodzi dorosłe życie i... Oj, i tak. Człowiek zdarza się z wielką ścianą rzeczywistości i dorosłości. A tu mówię, dużo takich osób na przykład nie kończy szkołę, no nie? Nie. Bo oni wiedzą lepiej, nie? Tak, oni wiedzą lepiej. Może nie tyle, że wiedzą lepiej, oni udają, że wiedzą lepiej, tak. Żeby nie pokazać swojej twarzy. Tak. No i tej pokory przede wszystkim powiedzieć, kurczę, ja nie wiem, zapytam kogoś. Hmm. U nich nie. Ja wiem. Mimo tego, że nie wiem. Mimo tego, że nie wiem. No mówię, no tam było wczoraj, kurczę, nawet nie liczyłem, ale 40 osób gdzieś. Było tak, tych chłopaków z 40, no. Przy tym problem, mówię, no, pokazuje, że no, no, dużo takich osób, nie? I to dużo, tak. Dużo tam się wywodziło z takich troszkę... Nie wiem, patologicznych rodzin, no nie? Z tego, co rozmawialiśmy tam. Hmm? Tak, gdzieś te problemy w tych dzieciakach już rodziły się od maleńkości tak naprawdę. Hmm. A czy później na przykład byliśmy, szczerze powiem, mnie i moją żonę, kurczę, troszkę rozwiło psychicznie ten drugi dom dziecka to był. Tak, to był dom dziecka, no. No ale tam było większość dzieci właśnie też zabranych, nie? Zabranych tak. Patologicznym rodzinom, nie? I mówię, szczególnie z żoną, jakbyśmy zobaczyli te 3 dziewczynki takie malutkie, to no nie no, żona później wieczór to była strasznie rozbita, nie? Że, mm-hmm. To jest, mówię, to jest takie przykre, bo kurczę, mimo to, że ten ośrodek był tam fajny, no nie?
Pięknie, ładnie, pięknie zadbanie, dzieciaki na, mieszkają, naprawdę. Na fajnym terenie, ale, ale kurczę, jak widzisz takie dzieci, myślisz sobie, co one przeżyły, to tak, tragedia. Co to dziecko widziało, prawda? Ja nawet nie zauważyłem, ty mi powiedziałeś, że jeden chłopak podczas tej rozmowy wyszedł, popłakał się. Tak, nie? Wyszedł, popłakał się i nawet już nawet nie zwróciłam uwagi, w którym momencie twojej historii to było, bo opowiadałeś historię swojego życia, w żaden sposób jakby nie wypytywałeś dzieci, ta, prawda? Ta. I ja tylko spojrzałam na niego, pociekły chłopakowi łzy, rzucił czapką i wyszedł. I koleżanka po niego, prawda, poszła i wróciła z nim. Więc no jest to problem, jest. Znaczy ja właśnie pytałem, co, o czym mogę rozmawiać, jak się dowiedziałem, że tam są dzieci po prostu odebrane rodziną, nie? I głównie takim rodzinom mówię, co był problem. Tak. Duży z alkoholem i właśnie zapytałem, czy mogę o wszystkim mówić, nie? Czy ich to nie jakoś nie zrani, nie? Jak sobie, bo to mówię, no, będzie się przypominać, nie? Co się działo u nich w głowach. Nie? Myślę, że nie do końca ich to zraniło, po prostu... Wspomnienia. Wspomnienia, tak. Doszło do nich też... Że takie rzeczy są, istnieją i myślę, że na podstawie twojej historii oni zaczęli, tak jak właśnie mówisz, wracać, tak? Kurczę, ale ja to widziałem, ja to wiem. O, to jest przerażające, no nie, bo to... No mówię i powtórzę jeszcze raz, że szczerze, myśmy przyjechali do hotelu z żoną, myśmy byli strasznie rozbici, nie? Jak mówię, szczególnie jak tam po korytarzu szły te takie malutkie dziewczynki, kurczę, to... A ja sobie pomyślałem, wiesz, no, co one zawiniły, nie? One nic nie zawiniły, no, one kurczę, po prostu, te dzieciaczki są, w nich jest ogromna potrzeba miłości tak naprawdę. No. Tylko może powiem tak, bardzo fajnie, że takie miejsca istnieją, bo to dzieciątko ma się gdzie schronić, ma kogoś, kto zaopiekuje się nim, czy to ciocia, czy wychowawca, no nie wiem, jak tam mówią dzieci do tych pań, czy tam panów właśnie opiekunów. Ale z drugiej strony takie miejsce nigdy nie powinno powstać, bo każde dziecko narodzone powinno mieć tą miłość od mamy czy od taty, różnie w życiu bywa, powinno być chciane i kochane przede wszystkim. Tak. I ze wspomnieniami na zasadzie byliśmy z kolegami na ognisku, czy taki głupi przykład dam, nawalanie kijem w pokrzywy, tak? To jest piękne wspomnienie, a nie, że tam w domu wydarzała się straszna tragedia. Że mnie wzięli z domu i wylądowałem w ośrodku jakimś. Tak, nie? Tak. No. Czy to właśnie poprawczym, czy opiekuńczym, czy jakimkolwiek. No ale jesteśmy też z drugiego powodu, bo wiem, że chcesz wdrożyć u siebie w klubie właśnie ten program kickboxing, walce z nałogami. Tak. I wyciąganie ludzi z nałogów poprzez właśnie sport. Tak. Właśnie o tym twoim autorskim, że tak powiem, projekcie dowiedziałam się od naszego wspólnego znajomego, od Marcina, dzięki właśnie któremu tutaj jesteś. I mówi, mimo tego, myślę, że mogę tak powiedzieć, mimo tego, że Marcin gdzieś ma swoje problemy, z którymi się boryka, no walczy. On zawsze do mnie mówi, Kasia, nie poddawaj się. Ty masz błysk w oku, świetnie to robisz, docierasz do serc, rób to, tak? No i właśnie tu zaczęliśmy rozmowę o tobie. No i jak wiesz, na pierwszej naszej rozmowie telefonicznej się skontaktowałam z tobą w tej sprawie. I właśnie wracając do naszych wczorajszych odwiedzin, jeżeli te dzieciaki przyjdą, wyładują swoją złą energię na treningu, czy kopiąc worek, uderzając ten worek, czy w pracy na tarczach, czy nawet w pracy na stacjach, tak? Gdzie też trzeba dać z siebie bardzo dużo tej energii, niech zostawią tą złą energię tutaj. A w świat niech idą uśmiechnięci. Dokładnie. I czy to będą osoby w starszym wieku? No, myślę o takich osobach już dojrzałych, dorosłych, gdzie, no, nie ukrywajmy, no, też mają problemy z emocjami, z uzewnętrznieniem się. Niech przyjdą tutaj do nas, niech zostawią tą złą energię i dalej idą w świat. A ze złą energią my już sobie poradzimy. Tak, dokładnie. Także polecamy wszystkim złą energię zostawiać na salach treningowych. Na salach, na workach, tak, w pocie, w krzyku, w uśmiechu. Po to takie miejsca są. Także zapraszamy tutaj do klubu Kasi, jak ktoś jeszcze nie wie. Ja myślę, że chyba wszyscy tu wiedzą, czy masz klub. Także jesteśmy tak naprawdę, dopiero działamy. Ósmy tydzień. No staram się po prostu jakby dać z siebie wszystko tym ludziom, żeby
żeby wiedzieli, że kurczę, tutaj można przyjść, tu mnie nikt nie oceni, nikt mi nie wytknie, ja się tutaj chcę dobrze czuć. I czy ten człowiek będzie chciał ze mną trenować, czy ze mną, czy z moimi kolegami, czy po prostu, słuchaj Kaśka, chcę z tobą pogadać, masz chwilę? Jasne, że mam. To jest właśnie fajne, że oprócz, że jesteś trenerką, jesteś tą terapeutką, no nie? I rozumiesz te problemy i tak. Można się do ciebie zwrócić, no nie? To nie będzie ktoś, że się do ciebie zwróci, a ty będziesz patrzeć z góry. Nie, wiesz, absolutnie, nie. Ja nigdy na żadnego człowieka nie patrzę z góry, bo wiem, że każdy z nas ma swoją historię. Tak. Każdy z nas swoje przeszedł, gdzieś ta swoja ścieżka i która go sprowadziła na to, że jest w tym miejscu akurat, a nie w innym. Tak. No właśnie dlatego to jest właśnie takie też zadanie trenera powinno być, nie? Że mówię, tak nie, mi się nie, wydaje. Że tylko trenujemy, ale jak ktoś ma ochotę i ma problem przyjść do przyjść się wygadać, to powinien to zrobić, no nie? I też mówię do wszystkich, nie bójcie się i tak, nie bójcie rozmawiajcie, się. Nie bójcie się prosić o pomoc. Tak, absolutnie nie ma się co bać o przychodzić i mówić, prosić o pomoc. Nawet mówię nie o pomoc, może o rozmowę, tak? Bo wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas z czym się borykał, z czym się gryzł i może akurat uda się doradzić. Bo często jest tak, że na przykład rodzicom się nie chcą wygadać. Tak, no bo rodzic jest już... Lepiej się wygadać trenerowi, tak. Nie wiem, jakiejś, no po prostu innej osobie, nie? Bo, tak. bo rodzicowi to tak czasami, nie no, co ja będę mówił, nie? Co oni tam wiedzą? Co oni tam wiedzą? Co oni tam przeżyli w ogóle, co? Nie? No my jako trenerzy czy terapeuci jesteśmy po tej drugiej stronie barykady. My jesteśmy z ludźmi, a nie jakby przeciwko nim. Tak jak na przykład nauczycieli traktują, kurczę, znowu coś ode mnie chce, nie? Znowu coś mam zrobić, niechże da mi święty spokój. Tak. A tutaj jest, no poskaczę, pogadam, pośmiejemy się i znowu uwalniamy te emocje. Dokładnie. I czy to właśnie, tak jak mówię, czy to młodzież, dzieci, czy osoby już dojrzałe? Tutaj nie ma limitu wieku. Nie ma. Wszyscy jesteśmy ludźmi, działamy na takich samych zasadach. Jest reakcja, jest akcja, jest reakcja, jest emocja. Od jakiego wieku przyjmujesz? Przyjmuję od 5 lat dzieci, bo to już jest ten moment, kiedy dzieciątko jest jak plastelinka. Tak. I albo ja w nim zaszczepię tą dobrą drogę, mimo wiadomo, że w życiu różnie bywa, ale ten dzieciak będzie obeznany już z takim miejscem, że tutaj jest salka treningowa, tutaj jest głośno, jest pot, jest śmiech, przychodzimy, razem coś robimy, jeden człowiek robi na 30%, jeden robi na 100%, ale to dziecko jest przyzwyczajone. Wie, że tutaj mogą przyjść osoby o różnym wieku, w różnym rozmiarze i każdy jest miło przyjęty. No i też fajnie ten sport dyscypliny uczy już od takiego, tak. od takiego malutkiego, nie? Zgadza się, tak. Dyscypliny, pracy nad sobą, skupienia, czy na trenerze, czy na koledze. Tak. No i może właśnie, może jest tam myśl w tej główce, kurczę, może chcę taki być. Chcę iść tą dobrą drogą. Ja na przykład zawsze mówię moim dziewczynom, bo mam też grupę kobietek, no i moje dziewczyny mają dzieci swoje, tak? I często jest tak, Kasia, ja chyba nie przyjdę, bo nie mam z kim dziecka zostawić. Ja mówię, słuchaj, bierz tego dzieciaka ze sobą. Ale on tak dokucza, nie, coś tam będzie nam rozbijał trening. Ja mówię, słuchaj, mamy piłki, skakanki. Nawet niech leży, niech się turla. Tak. Ale niech wie, że takie miejsce jest i w przyszłości to zaowocuje może tym, że a dobra, to idę na trening. Wiem, jak to wygląda. Chodziłem z mamą, to tak. Teraz idę ja, nie? Tak, wiem, jak to wygląda, wiem, jak to funkcjonuje, jakie są zasady na salkach treningowych, bo wszędzie są takie same, bezpieczeństwo przede wszystkim. I no kurczę, może akurat, może gdzieś pośród tych maluchów jest przyszły jakiś mistrz? No dokładnie. Kto wie, czy nie? Mam bardzo fajnego chłopca, Oliwierka. Tata Oliwierka wygrał tam parę walk w Anglii, o ile się nie mylę, w MMA. I ten maluszek, 9-letni, obiecał tacie, że on w jego rękawicach wygra walki. On jest tutaj jest pierwszy. Cel. Tak, jest cel, jest po prostu... No, i to jest piękne. Fajnie, tak. Że on już chce, że tatuś gdzieś tam mu pokazał i on już, ja idę, bo ja tacie obiecałem. Super, no dla mnie to jest miód na serce. Tak. Rewelacja.
No także kończąc to, mówię, kończąc jeszcze raz powiemy, że mówię, nie bójcie się, po pierwsze nie bójcie się prosić, znaczy prosić, nie bójcie się przychodzić, przyjść, porozmawiać, jeżeli ma ktoś problem, przyjść na salkę, potrenować. Tak. Zostawić tu tą złą energię, wyżyć się, a na zewnątrz być uśmiech. Dobrym człowiekiem. Zgadza się. No i na koniec, jak każdy mały prezent, kubek Rafał Szopa w walce z nałogami. Super. Magnesy, rękawica, także... Pięknie, bardzo dziękuję. Tak, powieszę w klubie tą rękawicę i niech ona po prostu będzie symbolem tego, że razem walczymy z tymi nałogami. Dokładnie. I staramy się po prostu zaszczepiać w ludziach tą dobrą drogę. I powtarzam, nieważne ile mają lat. Dokładnie. Także zapraszamy do Kasi, do klubów w całej Polsce. Tak, nieważne gdzie jesteście. Zostawiajcie tutaj tą złą energię, wyżyjcie się, a na świecie bądźcie dobrymi ludźmi. Oczywiście i uśmiech na twarzy, pogoda w sercu. Także ja dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich.